Państwa serdecznie. Konrad Kozakiewicz, firma HeyGrow. Jesteśmy przed dzień spotkania w ramach projektu Truskawki w tunelach, organizowanego przez firmę HeyGrow wraz z portalem Jagodnik. Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić na niedzielę 22 września na godzinę 10 na przybycie na nasze spotkanie. Myślę, że jest to bardzo ciekawe, będzie bardzo ciekawe spotkanie. Ja bym to nazwał wręcz poligonem doświadczalnym, jeśli chodzi o uprawę truskawek. Czego ciekawego będziecie się mogli Państwo dowiedzieć? Przede wszystkim poznać wstępne wyniki plonowania naszych odmian, które testowaliśmy. Drugą bardzo ciekawą sprawą, którą będziecie mogli zobaczyć na własne oczy, jest podatność różnych odmian truskawki na różnego rodzaju choroby, które nasz plantatorów, można powiedzieć, że męczą. Tak? Będzie ciekawe porównanie, zobaczcie sami Państwo na własne oczy, które truskawki są bardziej podatne na choroby typu mączniak, różnego rodzaju plamistości. To też będzie takim bardzo dobrym, myślę, wyznacznikiem, jeśli chodzi o wybór odmiany do dalszej uprawy truskawek dla Państwa. Co jeszcze? Porównanie różnych rodzajów uprawy w substracie, w gruncie. Mamy nowy system w węglu CarboHort, także będzie można porównać, jak to wszystko wygląda. Oprócz tego dużo ciekawych informacji, spostrzeżeń. To, co nas spotkało podczas całego roku projektu, z czym się musieliśmy zmierzyć i z tym, co nas też zaskoczyło. Oprócz tego będziecie Państwo mogli zobaczyć różnego rodzaju konstrukcje firmy HeyGrow, jeśli chodzi o propozycje do uprawy truskawek. Opowiemy, dlaczego tak, a nie inaczej. Serdecznie Państwa zapraszam. Państwo też zaobserwować, jak rosną truskawki posadzone z różnego rodzaju posadzonek. Sadzonek Frigo, sadzonek typu Tray, sadzonek Plug. Też to ciekawe doświadczenie pod kątem wyboru i rodzaju nasadzeń, które będziecie Państwo chcieli ewentualnie w swoich gospodarstwach wykonać.